już powoli staje się tradycją, że choć miasto szacuje koszty inwestycji, potem okazują się one dużo wyższe. Tak było w przypadku zwycięskich projektów w budżecie obywatelskim. Teraz okazało się, że remont stadionu lekkoatletycznego będzie kosztował nie 9,5, a 12 milionów złotych. Ośmiotorowa bieżnia z nawierzchnią z poliuretanu, rzutnie, dwie skocznie i trybuny na ponad 1000 miejsc. Tak ma wyglądać suwalski stadion po remoncie. Wstępnie zakładano, że będzie to kosztowało 9,5 miliona złotych. Remont stadionu lekkoatletycznego również był długo oczekiwany, jednak koszty wykonania tego remontu będą większe. Dlaczego? Zgadza się, ale tak naprawdę jakie te koszty ostatecznie będą, na dzisiaj jeszcze nie wiemy, bo nie mam rozstrzygnięcia przetargu. Otwarcie ofert nastąpiło w ubiegłą środę w trakcie sesji Rady Miejskiej. Wprowadziliśmy odpowiednio korektę do wieloletniego planu finansowego, natomiast na dzisiaj jeszcze trwają jakieś tam kwestie dotyczące ustalenia, która oferta jest ważna. Najniższa z trzech złożonych ofert opiewa na około 12 milionów złotych. W tym 3 800 tysięcy pochodzić będzie z ministerialnej dotacji. Czy ta oferta, która pochodzi od firmy z najniższą ceną, będzie do przyjęcia? I nie mam odpowiedzi. Wczoraj nawet rozmawiałem z Wydziałem Zamówień Publicznych. Są pewne wątpliwości do tej najtańszej oferty. Trwa korespondencja. Zobaczymy. Jeszcze kilka dni i już będzie decyzja. Natomiast oczywiście ta inwestycja wyszła nam już na dzisiaj, mogę powiedzieć, droży ponad 2 miliony złotych, ponad kosztorys inwestorski. Brakujące 2 miliony znalazły się w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2015. Reszta pochodzi z budżetu naszego miasta, ale myślę, że w rozłożeniu na 2 lata, czyli rok 2014-2015, jesteśmy w stanie ponieść ten wydatek i no niestety trzeba podjąć decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia tego przetargu. Nie wiem, czy to będzie pierwsza oferta, czy druga oferta w kolejności właśnie tej kwotowej. Druga z ofert jest o 100 tysięcy złotych droższa od najniższej, a trzecia o około milion. Ostateczna decyzja, która oferta zostanie wybrana, zapadnie 18 sierpnia. Suwalscy działacze Kongresu Nowej Prawicy chcą likwidacji Straży Miejskiej w Suwałkach. Wniosek w sprawie referendum składali już kilka razy, ale bez efektu. Dziś po raz kolejny dokument trafił na biurko prezydenta. Działacze zapowiadają, że będą go składać do skutku. W Suwałkach Straż Miejska funkcjonuje od 24 lat. Lista zadań straży jest długa, ale skupia się głównie na utrzymaniu porządku w mieście i sprawowaniu pieczy nad monitoringiem miejskim wraz z policją. My nie oceniamy pracy Straży Miejskiej, tylko chcemy, żeby społeczeństwo mogło się wypowiedzieć na temat, co sądzi o tej instytucji, czy ona jest przydatna w Suwałkach, czy też nie. I chcielibyśmy wykorzystać też demokratyczne formy ku temu, demokratyczne formy, jakie daje nam państwo i konstytucja, i chcemy doprowadzić do referendum w tej sprawie. Powiadomienie o referendum dotyczącym likwidacji Straży Miejskiej nie spełniło wymogów ustawy. To nie zraża jednak działaczy. Będziemy pisali kolejny wniosek. Jeżeli znowu nie będzie to odpowiadało naszym władzom samorządowym, będziemy kolejny wniosek składali, aż poprawnie zostanie on sformułowany i napisany. Jeżeli chodzi o odpowiedź od pana prezydenta, no nie wiem dlaczego jakieś mogą mieć w tym względzie w stosunku do Straży Miejskiej do nas obiekcje. Nie chcemy nic złego dla społeczeństwa zrobić, tylko jesteśmy za zmianami, które wpłyną na dobry odbiór naszej partii i także dla dobry odbiór władz samorządowych. Do prezydenta trafił poprawiony wniosek. Kongres Nowej Prawicy chce likwidacji Straży Miejskiej, bo ich zdaniem jest ona zbyt kosztowna. Biorąc pod uwagę cały budżet miasta, może to jest niedużo. Natomiast biorąc pod uwagę deficyt miasta, no to koszt utrzymania Straży Miejskiej w Suwałkach to jest 30% deficytu, jaki mieliśmy w tamtym roku, czy też jest planowany na ten rok. Utrzymanie 18 strażników kosztuje miasto ponad 1 000 000 złotych rocznie. To nie jest pierwszy głos, który mówi o tym, że Straż Miejska w Suwałkach jest niepotrzebna. Te głosy pojawiają się cały czas, ale zobaczymy. Jest inicjatywa referendalna, czy ona dojdzie do skutku, czy nie. Czas pokaże.
Termin złożenia wniosku nie jest przypadkowy. Jeżeli uda się w ciągu 60 dni zebrać wymaganą ilość podpisów mieszkańców Suwałk, referendum może być przeprowadzone razem z wyborami samorządowymi. Wówczas koszty referendum będą minimalne, to tylko będzie koszt wydrukowania kart do głosowania i liczymy też na frekwencję odpowiednią. Kongres Nowej Prawicy nie dostał jeszcze oficjalnej odpowiedzi w sprawie pierwszego wniosku. Wiadomo, że nie spełnią on wymogów formalno-prawnych. Mimo tego działacze złożyli kolejny poprawiony dokument. 5 lat trwały rozmowy na temat windy w przychodni przy ulicy Waryńskiego. Była ona niezbędna. Niepełnosprawni pacjenci mieli trudności z dostaniem się na piętro. Winda już jest, ale jej działanie pozostawia wiele do życzenia. Inwestycja kosztowała 73 tysiące złotych. Mimo tego, że winda została zamontowana, to na razie za nią nie zapłacono. Pieniądze pochodzą z budżetu Zarządu Budynków Mieszkalnych. Budżet naszego ZBM-u jest dość duży. Są przecież przychody, które pochodzą z płatności przez najemców lokali użytkowych. Wszystkie te gabinety prywatne, które są zlokalizowane w tej przychodni na ulicy Waryńskiego, wnoszą opłaty na rzecz ZBM-u i stąd właśnie środki, którymi dysponuje ZBM, zostały skierowane na instalację tej windy. Dzięki niej bez problemu do gabinetów lekarskich na piętrze mogą dostać się pacjenci, którym ciężko jest wejść po schodach. Taka winda to dobry pomysł? Tak, na pewno duże ulepszenie i pomoc. Nie tylko dla dzieci, ale i dla osób niepełnosprawnych. Czy pani jak tutaj przychodzi do tej przychodni, widziała to, że ona jest niezbędna? Dało się zauważyć? Znaczy no wcześniej wózek zawsze musiał zostawać na dole. Tak, a teraz na pewno będzie lepiej. Problem w tym, że winda raz działa, a raz nie. W piątek i dziś do południa nie można było się do niej dostać. Po południu winda została naprawiona, poinformował nas o tym Jarosław Lebiediew. Mimo tego, że jest nowa, trzeba wymienić w niej część. Kolejną kolejową drogę przez Mękę prawdopodobnie przeżywać będą pasażerowie chcący dojechać po 1 września z Suwałk do Warszawy. We wrześniu rozpocznie się modernizacja torowiska na trasie Białystok-Warszawa. Z użytku zostanie wyłączony odcinek Sadowne-Węgrowskie-Tłuszcz. Nie będzie to chwilowe wyłączenie, potrwa ono co najmniej rok. Ja uważam to za skandaliczną decyzję, tym bardziej, że ona została zakomunikowana po cichu. 17 lipca w Białymstoku odbyło się takie prawie tajne spotkanie, no nie tajne w sensie takim klauzulowania go, ale bardzo w wąskim gronie, krótko mówiąc, nie zaproszono nawet przewoźników, którzy obsługują te linie, czyli ani Intercity, ani przewozów regionalnych. I tam wiceminister Klepacki powiedział po prostu, że taka jest decyzja, nie zamiar, taka jest decyzja, że będzie to, ta linia będzie wyłączona, bo między Sadownym Węgrowskim, a Tłuszczem będzie w tym czasie prowadzona modernizacja linii kolejowej. Proszę Państwa, no, tak trzeba organizować prace na kolei, prace inwestycyjne, żeby jednak przejazd był. Objazd zaproponowany przez PKP wjedzie przez Siedlce. Trasa znacząco się wydłuży. Poseł Zieliński wspomina również o innych aspektach. Konieczności ograniczenia prędkości i liczby pasażerów na alternatywnej trasie. Wynika to ze względów bezpieczeństwa. Parlamentarzysta widzi jednak inne możliwe rozwiązania. Ja żądam od pani wicepremier minister Bieńkowskiej tego, żeby w ramach nadzoru nad spółkami kolejowymi interweniowała tak, aby prace zorganizowane zostały w sposób umożliwiający jednak komunikację kolejową na tym odcinku. Tym bardziej, proszę Państwa, że tak naprawdę tam na większości tej trasy są jedne tory, mówiąc najprościej, a mają być podwójne tory, czyli w obie strony, czyli mijanie pociągów byłoby bezkolizyjne. No to ja nie jestem znawcą technicznych zagadnień, ale wydaje mi się na zdrowy rozum, prawda, każdego człowieka, który na to patrzy, że można zorganizować to tak, że najpierw zostawiając ten tor obecnie funkcjonujący, zbudować jeden nowy, a potem ten wyłączyć, zbudować ten drugi, prawda, no choćby tak. Jeśli natomiast by już się okazało, co ja nie wierzę, że nie ma możliwości takiego zorganizowania prac, aby komunikacja w tym czasie, choć no, pewnie z jakimiś utrudnieniami była możliwa,
no to samorządowcy postulują inne rozwiązanie. Jest taka trasa, dzisiaj wyłączona z ruchu. To jest Warszawa, to są Łapy, Białystok dalej. Jest taka trasa przez Ostrołękę, Śniadowo-Czerwony Bór, Łapy. Dłuższa oczywiście niż ta, która będzie remontowana, ale dużo krótsza niż ta przez Siedlce tutaj w dół. Zieliński skierował interpelację w tej sprawie do ministra infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej. Skierował też stosowny wniosek do Sejmowej Komisji Infrastruktury na biurka minister Bieńkowskiej oraz prezesa zarządu PKP PLK S.A. Remigiusza Paszkiewicza. Trafiła także interwencja poselska. Drugi raz Suwałki będą realizowały budżet obywatelski. W pierwszym projekcie mieszkańcy mogli rozdysponować 1 milion złotych. Do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego zgłosiliśmy jako mieszkańcy 39 pomysłów. Do rundy głosowania zakwalifikowano 33. W głosowaniu oddano 11 tysięcy głosów, z czego najwięcej, bo 1636 wskazywało pomysł budowy planety zabaw i sportu przy Zespole Szkół nr 3. Kolejne miejsca zajęły modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7 i budowa parku z terenem rekreacyjnym przy Jana Pawła II. Pierwsze dwie inwestycje zakończone powinny być do końca października bieżącego roku. Na trzecią, najdroższą, trwa jeszcze przetarg, ale gotowa jest dokumentacja. Będzie bezpiecznie, bo teren pokryje nawierzchnia poliuretanowa. I kolorowo. Atrakcją będą między innymi urządzenia linowe. Swoją strefę będą mieli także seniorzy, a znajdą się w niej rozliczne urządzenia umożliwiające im aktywność ruchową. Na terenie parku pojawi się strumień, zadrzewiona strefa, ławeczki, stojaki dla rowerów. W przyszłym budżecie obywatelskim do dyspozycji będą już 2 miliony. Kwota ta zostanie podzielona na dwie części. Pierwsze 1 400 000 zł na projekty o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych, a pozostałe 600 tysięcy na mniejsze, nieprzekraczające wartości 100 tysięcy. Propozycje do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać zarówno lokalne organizacje, jak i osoby indywidualnie stale mieszkające w Suwałkach, mające ukończone 16 lat. Na projekty ratusz czeka od 18 sierpnia do 5 września. Potem nasze pomysły oceni pod względem formalno-prawnym 16-osobowy zespół konsultacyjny, a nasze głosowanie potrwa od 6 do 19 października.